Seks dobry wszystkim. Dzisiaj będzie o edukacji seksualnej dzieci. Nazywam się Ania, jestem edukatorką seksualną, konsultantką erotyczną Toy Party, ale też prowadzę inne kanały na YouTubie, do których zapraszam, Tulipan TV i toyparty.pl, taki trochę już wygaszany powoli, ale działający, są tam filmy, zapraszam. Dzisiaj będę mówić o edukacji seksualnej dzieci. Zostało to poruszone w jednym z komentarzy do mojego filmu i uznałam, że to bardzo ważny temat, dlatego chętnie podejmę się. Film właściwie chciałam nagrać bardzo długi, rozbudowany, ale stwierdziłam, że podzielę go na dwie części. Na dwie części, to znaczy ta druga część może powstać, jeżeli będziecie zainteresowani, jeżeli będzie was ciekawiło, jak to było u mnie z moim synkiem. Mój synek ma w tej chwili 8,5 roku, 9 dopiero skończy. Jest dosyć dobrze poinformowany, dosyć dużo wie, jak na porównaniu do swoich rówieśników. Mówię tu o wiedzy, nie o porno wiedzy czy porno historyjkach, które dzieci sobie naprawdę, wierzcie mi, opowiadają w szatni od WF-u, zwłaszcza dzieci, które mają starszych braci, takich 18-letnich. To są dzieci, które, chłopcy szczególnie, to są chłopcy, którzy używają wulgarnego języka, mówią bardzo nieładnie. Pewnie nie wszyscy, ale takie jest doświadczenie moje i to są historyjki, które mi mój synek przynosi ze szkoły i musimy te pewne rzeczy wyprostowywać, dopowiadać, wyjaśniać, żeby on wiedział, co jest prawdą i co jest faktem naukowym, jak to wygląda, i też poznał trochę moje stanowisko i mój światopogląd w tym zakresie, żeby to nie było takie właśnie powtarzanie wulgarnych opowieści. Więc, wracając, jeżeli będziecie chcieli usłyszeć taką historię, jak to wygląda u mnie, ja to oczywiście mogę zrobić oddzielnie. Uznałam, że ten film będzie raczej takim zebraniem podstawowych, wydaje mi się, informacji wynikających z tych moich doświadczeń. Zaczniemy od tego, czym zajmuje się edukacja seksualna. Jakie zagadnienia w obrębie edukacji seksualnej, tak jak my to rozumiemy, można podejmować. I, żeby było jasne, to nie jest tak, jak myślą zatwardziali prawicowcy, że edukacja seksualna to jest rozmowa o kopulacji w pozycjach seksualnych, środkach antykoncepcyjnych i koniec. Edukacja seksualna to zagadnienie znacznie szersze. Tak jak zagadnieniem szerokim jest seksualność człowieka. Jeśli zajmujemy się edukacją seksualną dzieci, czy też edukujemy seksualnie nasze dzieci, to mówimy im na przykład o ciele, o różnicach pomiędzy płciami, o rozwoju tych płci, o tożsamości płciowej, ale też orientacji seksualnej. Mówimy dzieciom o tym, jak zbudowane są narządy płciowe, dlaczego są tak zbudowane. Mówimy im o tym, jak się rodzą dzieci, dlaczego się rodzą dzieci. Mówimy im też o związkach. Dlaczego ludzie wchodzą w związki? Co z tych związków dla nich wynika? O relacjach. Tak, o seksie też rozmawiamy, ale w zależności od tego, to dziecka w jakim wieku mówimy, w taki sposób będziemy mówić o tych związkach, o tym seksie, tyle informacji będziemy im przekazywać. Więc edukacja seksualna to jest bardzo szerokie spektrum tematów i dlatego, chcąc nie chcąc, moi kochani, nawet mówiąc dziecku, że z brzuszka rodzi się dziecko i to dziecko jest wynikiem miłości mamy i taty, i mówimy to na przykład do dwulatka, to jest edukacja seksualna.
Więc jakby na to nie spojrzeć, jestem przekonana, że pan Terlikowski również edukuje seksualnie swoje dzieci. Chcąc, nie chcąc, mając ich tyle, prawdopodobnie nieraz mu się zdarzyło. Więc kochani, ponieważ spektrum zagadnień jest tak szerokie, również te informacje w ramach tego spektrum są bardzo szeroko rozłożone i one się też tak samo rozkładają w czasie. Kolejne rzeczy dochodzą, kolejne informacje, więcej informacji z biegiem czasu. To nie jest tak, że siadamy z dzieckiem i mówimy: ok, siadaj, teraz porozmawiamy o pszczółkach i mówimy wszystko od A do Z. Nigdy to tak nie wygląda. Więc przechodzę teraz do właściwej rzeczy. Dlaczego dzieci w ogóle interesują się seksem? Musicie mieć świadomość tego, że zainteresowanie seksem jako takim, czyli seksualnością człowieka, pojawia się od samego początku. Pojawia się od tego, kiedy widzą rodziców w kąpieli, kiedy są kąpane, kiedy kąpią się z braciszkiem i siostrzyczką, interesują się tym, jak wyglądają ich narządy płciowe, a co to jest, a dlaczego siostra nie ma tego czy tamtego, a dlaczego mama ma piersi, a tata nie ma piersi. Czyli tego typu zagadnienia, które dotyczą cielesności człowieka, pojawiają się, kiedy dzieci są naprawdę małe. Klasyczne, nie wiem, zadziwienie na przykład wielkim siusiorem taty, albo rozmowa właśnie o piersiach i dotykanie tych piersi, albo dlaczego ta pani ma takie duże te piersi, a tamta mniejsze. To są wszystko pytania małych dzieci, które są zainteresowane ludźmi wokół siebie i tym, kim oni są. I w momencie, kiedy dzieci zaczynają dostrzegać płcie, zaczynają rozróżniać, próbować ustalić, czym one się od siebie różnią. I wtedy już zaczynamy je edukować. Możemy im mówić o ciele brzydko, możemy im mówić o ciele ładnie. Możemy mówić, że nie, 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 to nie wolno, bo to jest wstyd. A możemy powiedzieć ładnie, że na przykład to jest fajna część ciała, tak samo jak ta i ta jest potrzebna. Innymi słowy, w sposób, w jaki mówimy do takiego małego dziecka o ciele, będzie później też trochę przez niego przeniesiony na późniejszy czas. I dzieci w przedszkolu lubią zaczynać, ponieważ nie wszyscy w domu rozmawiają o seksie, są dzieci, które zaczynają się, nie wiem, chichotać, śmiać z różnych rzeczy, tak, ze śmiania się, z puszczania bąków przechodzi się na śmianie się z gołego tyłka, z rozbierania się i tak dalej, czyli wtedy właśnie mówiąc do dzieci o określonych częściach ciała, tłumacząc różne rzeczy, możemy ładnie mówić i normalnie mówić o tym. W związku z tym to jest pierwszy etap. Potem będzie mówienie właśnie o miłości, o związkach, a czemu, a jak się rodziliśmy, a jak powstawaliśmy. Czyli znowu ta biologia nas interesuje i dla dziecka jest to wiedza typowo poznawcza. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Nie idzie za tym żaden rodzaj ekscytacji, niezdrowego pożądania. To jest tak, jak mała dziewczynka mówi, że ona jak urośnie, ożeni się z tatusiem, czy wyjdzie za mąż za tatusia. Ona nie ma nic złego na myśli. Ona ma jakiś rodzaj fantazji na temat tego, jak to jest tworzyć z kimś związek, jeśli z kimś by tworzyła, no to kto by to był? Oczywiście naturalnie, że będzie to tatuś, bo któż by inny. Więc tak samo, jeśli chodzi o seksualność i rozwój i rodzenie się dzieci, to są zwykłe, proste pytania. Dzieci się interesują, bo są ciekawe tego, jak działa świat, a seksualność, ciało, fizyczność jest wokół nich, więc one zadają pytania. Tak samo jak zadają pytania, czemu świeci światło, albo dlaczego pada deszcz, albo dlaczego wieje wiatr. To są wszystko takie same pytania. Jak się urodziłem? Skąd się wziąłem? I oczywiście możecie mówić o kapustce i tak dalej, ale prawdą jest, że lepiej jest po prostu powiedzieć normalnie.
Więc dlatego dzieci się interesują. Oczywiście jest jeszcze druga rzecz. Następuje drugi etap, kiedy zaczynają chodzić do przedszkola, zaczynają chodzić do szkoły. Interesują się, bo zderzają się z rzeczywistością, w której ktoś przynosi im inne informacje, więcej informacji niż one same mają. Zaczyna się na przykład przynoszenie wulgaryzmów, mówienie o tym, co koledzy mówią o seksie, jak mówią o tym seksie, o tych związkach między ludźmi. Pamiętajcie, jeżeli będziecie ze swoimi dziećmi przez pierwsze lata mówić szczerze i normalnie, to one później będą do was przychodzić i mówić wam, co w szkole powiedziano, jak w szkole powiedziano, kto co powiedział, jak powiedział. One naprawdę do was przyjdą, będą wiedziały, że mogą na was liczyć, że mogą z wami porozmawiać i usłyszeć szczerze, jak to jest naprawdę. Więc to jest druga rzecz. No i oczywiście później, jak są starsi, no to chcą wiedzieć, bo chcą stworzyć własne związki, bo zaczynają się zakochiwać, bo zaczynają czuć, że coś się dzieje w ich ciałach, kiedy już są tymi nastolatkami. Hormony zaczynają buzować, więc kolejny etap wiedzy to jest właśnie ten etap związany z wchodzeniem w to życie seksualne. Dopiero wtedy ludzie młodzi wchodzą w życie seksualne. Najpierw gdzieś tam na poziomie fantazji, takiego swojego wewnętrznego świata, potem, miejmy nadzieję, że ta kolejność jest zachowana, potem dopiero w relacje z kimś. I to są, wydaje mi się, najbardziej podstawowe powody, dla których dzieci chcą się dowiedzieć czegoś o seksie. Kolejna rzecz, czy dzieci chcą wiedzieć od razu wszystko? Nie. Dzieci stopniowo zadają pytania. I jeżeli stopniowo, delikatnie na nie odpowiadamy, one stopniowo tą wiedzę przyswajają. Powolutku. Najpierw pytają o właśnie narządy płciowe, potem pytają o coś tam, potem pytają o kolejną rzecz, pytają o tampony, pytają o, nie wiem, o właśnie włosy na przykład łonowe, czyli zadają pytanie stopniowo, potem zadają pytanie o rodzenie się dziecka, potem o to, jak zostało zrobione to dziecko, bo uczą się sprawczości, uczą się same różnych rzeczy budować, więc zaczynają się interesować, jak one to zrobiły, jak ktoś je zrobił, jak to się stało. Więc to trwa i jest rozciągnięte w czasie. Nie spodziewajcie się, że dziecko do was przyjdzie, jak będzie miało 14 lat, jeżeli wy cały czas nie odpowiadaliście na takie pytania. Ono musi wiedzieć, że wy zawsze na nie odpowiadacie. Więc przez ten cały czas należy dzieciom odpowiadać na te pytania. Proste, krótkie odpowiedzi do momentu, kiedy dziecko mówi, aha, okej. Okay. Jak zadaję kolejne pytanie, odpowiedzieć krótko, prosto, nie wychylać się, usłyszeć OK i do następnego. To jest taki kolejny aspekt. Jeszcze jeden aspekt, o którym wydaje mi się warto wspomnieć, to to, że nie trzeba udzielać informacji dzieciom samodzielnie, jakby na wcisk. Dzieci same zadadzą wam pytanie. Nie wybiegamy do przodu. Podajemy, tak jak mówiłam, jakąś część informacji i sprawdzamy, czy to była informacja wystarczająca. Jeżeli nie była wystarczająca, dziecko na pewno da wam znać, że chce wiedzieć więcej. A jeżeli jest wystarczająca, zabierze to ze sobą, przetrawi i za jakiś czas wróci z innym pytaniem albo wyjdzie jakaś sytuacja, która go zainspiruje ją do zadania takiego pytania. Czyli nie wybiegamy, odpowiadając dokładnie na to pytanie, tyle, ile trzeba, nie utrudniam. Mówimy do dziecka adekwatnie do jego rozwoju. Jeżeli jest to małe dziecko, prostym językiem, mówimy prostym językiem. Jeżeli trochę więcej potrafi zrozumieć, możemy być trochę więcej, ale też starajcie się mówić, strukturalizować to od podstaw, żeby dziecko po prostu łatwiej zapamiętało wszystko to, co jest mu potrzebne. Również kwestie, zagadnienia dotyczące społecznej oceny takiej wiedzy. Ja mojemu dziecku zwracam uwagę na to, że fakt, że ja z nim rozmawiam o tych sprawach bardzo swobodnie, mówię mu, odpowiadam mu na wszystkie jego pytania, nie oznacza, że inni rodzice robią to samo, że jego koledzy i koleżanki mogą nie wiedzieć jakichś rzeczy i nie jest jego rolą przekazywać te rzeczy, to jest rola ich rodziców.
Więc żeby ci rodzice nie złościli się, proszę go, żeby on zachował to dla siebie i żeby dbał o to, bo ja wtedy będę wiedziała, że mogę mu powiedzieć wszystko to, czego potrzebuje wiedzieć, czy czego będzie chciał się dowiedzieć. To działa. Moje dziecko świetnie sobie tą wiedzę zachowuje i ewentualnie tylko powie czasem w klasie przy okazji jakieś takie właśnie rozmowy o ruchaniu, bo to są określenia, które właśnie koledzy jego, niektórzy używają, mogę usłyszeć, że nie głupoty gadają, mamo, i to jest fajne. No ale nie idąc w tę stronę, o historyjkach innym razem, czyli stopniowo językiem adekwatnym do rozwoju. Kolejna ważna rzecz, bardzo ważna. Używamy ładnego języka, kiedy mówimy o seksie, ale nie do końca infantylizujemy. To znaczy małym dzieciom można powiedzieć siusiak i pisia, ale kiedy one są już starsze, zaczynajmy rozróżniać. Używajmy anatomicznych słów, używajmy słów naukowych, ładnie, życzliwie, miło, ale żeby to nie było zbyt zdziecinniale. Dobrze, anegdotki nie będzie przy następnej okazji. Nie możecie unikać odpowiedzi. Dzieci wyczują, że nie chcecie z nimi gadać. Nie będą wam później ufać, jak będziecie wy chcieli gadać z nimi. Więc nie unikajcie odpowiedzi, bo pójdą do kogoś innego. Chcecie, żeby poszły do szkoły? Nie ma opcji, żebyście chcieli, żeby wiedzę czerpały od dzieciaków z grupy albo od dzieciaków edukowanych przez starsze rodzeństwo. To jest fatalne, fatalne rozwiązanie. Więc odpowiadajcie na pytanie, żeby przychodziły do was. Nie unikajcie, nie kłamcie, nie ściemniajcie. Mówcie normalnie tak, jak jest. Czasem jest bardzo trudno przełamać się, żeby powiedzieć normalnie. Ja zresztą bardzo często słyszę takie sformułowanie, kiedy rozmawiamy o seksie, ja mówię o różnych zagadnieniach, nie mówię o dziecku, tak? Kiedy rozmawiam na warsztatach z kobietami albo opowiadam o gadżetach erotycznych i na przykład słyszę takie coś, zdarza mi się, że jak pani swobodnie mówi o tym seksie, tak naturalnie, tak normalnie i tak jakby to było takie zwyczajne. Kochani, to jest zwyczajne. Wystarczy o tym tak zacząć mówić. Chociaż to jest trudne i wierzcie mi, opowiem wam to przy okazji filmu Story Time o edukacji seksualnej dziecka, że to może być bardzo trudne przełamać, ale potem się okazuje, że to zupełnie naturalnie wychodzi. Możecie wspomagać się mądrymi książkami. Poszukajcie książki Wiesława Sokoluka, skierowanej do sześciolatków praktycznie, o rozwoju człowieka, o seksualności. Bardzo gorąco polecam, fajna broszurka, tylko trzeba ją znaleźć. Druga rzecz, która jest fenomenalna, zwłaszcza przy młodszych dzieciach, genialna, to jest Krecik i z rodzina zajączków. Krecik i zajączki jakoś tak, gdzie Krecik, tak, ten czeski Krecik spotyka zajączki, swata je, zajączki się całują, potem zajączkowa jest w ciąży, potem wyobraźcie sobie, rodzą się małe zajączki centralnie na środku polanki. Jest to przeurocze, piękne, bajkowe, śliczne, bezpretensjonalne, nieskomplikowane, idealnie pokazuje dzieciom, jak to wygląda. Zwłaszcza na początku, kiedy właśnie dzieci mają tak 5 lat, 4-5 i pytają tak wprost, jak to działa. To jest idealny sposób, żeby pokazać im to, nie opowiadać historii o bociankach, naprawdę, albo znajdywaniu w kapustce, albo kładzeniu się komu musi i za chwilę się rodziło dziecko. Zobaczcie sobie koniecznie tą bajkę. Wykorzystujcie rozmowy o seksie, czy odpowiadanie na
pytania dziecka, wykorzystujcie do tego, żeby uczyć ich oprócz tego czegoś wartościowego i takiego, co sobie zabiorą ze sobą. Przemoc jest zła, w seksie zwłaszcza, jest absolutnie niedopuszczalna. Uczcie ich o tym, że każdy seks, każdy kontakt, całus, łapanie za rękę, przytulanie się powinno być konsekwencją dogadania się dwóch stron. Musi być tu obopólna zgoda, świadoma, że chcemy się obydwoje pocałować albo złapać za rączkę. To jest bardzo ważne. Uczcie dzieci, że ciało, nasze ciało jest tylko nasze i nikt nie ma prawa tego ciała ingerować w to ciało, czy chcieć tego ciała dotknąć, zbliżyć się, jeżeli my nie będziemy mieli na to ochoty. I uczcie, że to działa zawsze w drugą stronę również, czyli jeżeli my byśmy chcieli kogoś dotykać, głaskać, też nie możemy sobie czegoś takiego zrobić, bo ta osoba sama musi o tym zdecydować. Uczcie dzieci, że jeśli seks jest, to jest to seks między dwojgiem raczej dorosłych osób, które wyrażają na to świadomą zgodę, że nie ma miejsca na seks czy na zachowania seksualne, na dotykanie, na niewłaściwą relację pomiędzy dorosłym i dzieckiem, dorosłym i nastolatką, tak jak w przypadku tej biednej 12-letniej dziewczynki, która urodziła to dziecko. Jeżeli dzieci będą takie rzeczy w trakcie rozmów słyszały, bardzo dużo w nich zostanie mądrej wiedzy, nie tylko takiej technicznej, ale też takiego podejścia do seksualności. Mówienie o szanowaniu seksualności, szanowaniu ludzi, szanowaniu języka związanego z seksem. To jest też uczenie podejścia takiego pełnego szacunku i życzliwości i pozytywnej seksualności, tak? Jeżeli jesteście otwarci, jeżeli sami jesteście tolerancyjni, mówcie dzieciom o różnych aspektach miłości, mówcie dzieciom o różnej orientacji. Od samego początku mówcie o tym, że ludzie mogą się zakochać w mężczyźnie lub kobiecie i właściwie jest to nieokreślone, wobec kogo się zakochają i że jest to w porządku, jeśli zakochają w kobiecie i w porządku, jeśli w mężczyźnie. Mówcie też, że różnie reagują na tego typu sytuacje. Nie ludzie, mówcie, dlaczego reagują różnie. Właściwie, wiecie co, to jest trochę tak. Ja z moim synkiem rozmawiam na praktycznie prawie wszystkie tematy. Ostatnio jeden temat, którego staram się unikać, to jest Minecraft, bo już mam tylko potąd. Więc jak on zaczyna te swoje historie z Minecrafta zapodawać, to ja już słabnę w kolanach. Nie jestem w stanie się utrzymać na stojąco, muszę usiąść i zazwyczaj po takiej chwili monologu proszę, żeby przycichł i żeby już mi nie relacjonował, że ja nic z tego nie rozumiem. Ale prawdą jest, że odpowiadanie dzieciom na pytanie, nie zbywanie ich, nie mówienie dowiesz się później, daj mi teraz spokój, innym razem, nie niesie ze sobą, znaczy takie mówienie do dzieci, rozmawianie niesie ze sobą więcej korzyści niż ignorowanie ich i przesuwanie i kazanie szukania sobie odpowiedzi gdzie indziej. Moje dziecko ostatnio po kolejnej historii, kiedy wróciło ze szkoły, że tam jego kolega znowu coś tam, on znowu chce gadać i znowu mi coś opowiada, jakieś głupoty. Powiedział coś takiego, bo wiesz, mamo, ja to lubię o seksie porozmawiać z tobą, bo ty mi wszystko powiesz tak, jak trzeba. To było dla mnie bardzo pozytywne. Byłam z siebie bardzo dumna. Byłam z siebie dumna i z niego, że wie, gdzie może taką informację, jakąkolwiek informację w tym zakresie uzyskać. Cieszę się, że to ja mogę mu mówić, a nie ktoś tam. Rozumiem, że będzie potrzebował też zweryfikować tę wiedzę i weryfikują pewnie z kolegami. I zakładam, że będzie starszy, będzie weryfikował jeszcze gdzie indziej. Wiem, że rozmawia ze swoim tatą i też go różne rzeczy pyta. Weryfikuje również u niego. Próbuje się zorientować, jak inni ludzie widzą ten temat, ale wiem, że przyjdzie do mnie i zada mi pytanie, skonfrontuje, jeszcze raz zapyta, żeby się upewnić. To powoduje, że
Jestem naprawdę, naprawdę pewna, że robię dobrze rozmawiając z nim o seksie jako jednym z elementów naszego funkcjonowania, o naszej seksualności, o naszej cielesności, o tym, że jest to świat, w którym żyjemy, tak samo jak muzyka, tak samo jak uczenie się, tak samo jak nasze relacje społeczne, nasze relacje seksualne istnieją, funkcjonują i niejednokrotnie decydują o wielu rzeczach w naszym życiu. Nie ma powodów, dla którego wiedza związana z tą sferą miałaby być przed dziećmi ukrywana, miałaby się czegoś domyślać, wymyślać. Pamiętajcie, że żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w ogóle w rzeczywistości bardzo rozseksualizowanej. W mediach jest seks, wśród gwiazd pop. Seks jest jednym z kluczowych komunikatorów wszelkich treści. Leje się po prostu z ekranu, z treści, które dzieci napotykają, rozmawiają ze sobą na ten temat, funkcjonują w miejscu, w którym jest on wszechobecny. Taki seks bardzo uproszczony, bardzo taki prymitywny, nastawiony na rozpalenie naszej ciekawości. I teraz po waszej stronie, drodzy rodzice, leży to, czy wasze dziecko w takiej rzeczywistości po pierwsze będzie umiało się odnaleźć i stworzy sobie własny system wartości, albo system wartości, który będzie się opierał o wasz system wartości, taki bezpieczny według was. System wartości, który nie będzie konstruowany wpływem mediów, wpływem, nie wiem, rówieśników w 100%, czy głupot, na które trafią. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze dziecko było rozseksualizowane i seksuologicznie głupie, jednym słowem, wy z nim rozmawiajcie. To od was zależy, od nikogo więcej. Wyłącznie od was, jak wasze dziecko będzie podchodziło do spraw seksu i czy w sytuacji wątpliwości przyjdzie do was poradę i pomoc. A tego każdy rodzic sobie życzy. O tym marzy każdy rodzic, żeby jego dziecko ufało mu, przychodziło do niego i zawierzało mu czy jej swoje wątpliwości i trudności. Strasznie długi się film zrobił. Bardzo przepraszam, to prawie że pogadanka. Powinnam w tym czasie zrobić wywiad z jakąś osobistością znaną i zadać mu, jej jakieś mądre pytania. Tak rozględziłam się na temat tego, jak się mówi o seksie do dzieci. Mam nadzieję, że wam pójdzie. Jeżeli chcielibyście usłyszeć tą moją historyjkę, jak to było u mnie, jakie pytania padały, jak ja na nie odpowiadałam dokładnie, dajcie znać. Chętnie wtedy wyprodukuję taki film.